że ta praca przy tych filmie z punktu widzenia aktorów chyba trochę się różniła od innych, bo jednak ta ekspresja jest tam dosyć ograniczona i w ogóle filmy, czego że ja już szukam, to do siebie, że postacie są raczej, powiedziałbym, schowane ze swoimi emocjami i ekspresją na wierzchu, więc jest to wszystko dosyć minimalnymi środkami grane. Czy dla ciebie to było fajne, że tak było? To było bardzo duże wyzwanie. Tam scenariusz od mojej poprzedniej agentki, która już nie jest agentką, pokazała mi ten film. Poszedłem na zdjęcia próbne do Grzesia. Czekałem dwa dni z napięciem, że zaproponuje mi tę rolę, którą mi zaproponował na zdjęciach próbnych, i stało się. Przeczytałem scenariusz, wydał mi się bardzo, bardzo interesujący. Takiego nagromadzenia absurdu w tekście. No nie miałem okazji jeszcze przeczytać, więc tym bardziej mnie to interesuje. W ogóle był typ Antonowski i dowcip jest taki moim bardzo bliskim dowcipem. Spotkaliśmy się z Grzesiem na planie, razem z całą gromadą aktorów młodych i trochę starszych. No nie było to łatwe wyzwanie, bo Grzegorz jest bardzo precyzyjny i taki ściągający, jak to nazwałeś, enigmatyczny, ale trzymający bardzo formę. Twoje doświadczenie aktorskie i to na przykład rozwinięciem takiego pytania jest to, czy na przykład brakuje ci, i w związku z tym też fajnie było ci w tym zagrać, był bardziej komediowy, bo jednak w ostatnich latach oglądaliśmy cię częściej w rolach dramatycznych, w filmach przede wszystkim Smarzowskiego, które no jednak są przepraszam, przekleństwo mi się cisnęło, to ciśnięciem. To jest eufemizm. Nie nazwaliśmy je lekką formą. Czy tego ci brakuje? W sensie, z takich aktorskich doświadczeń, że chciałbyś jakiegoś takiego repertuaru lżejszego spróbować? Ja myślę, że powoli gdzieś mamy przesyt takich tak zwanych komedyjek, na których tam, nie wiem, idzie bohater i jest kurka od banana, on się wywraca, jest kupa śmiechu. Myślę, że zaczyna się jakiś taki okres też takich dobrych, inteligentnych komedii. Mam tu na myśli teraz nowy film, który będzie we wrześniu, Jurka Zielińskiego w roli głównej. Robert Więckiewicz, jeszcze nie mieliśmy tego okazji oglądać, bo dopiero we wrześniu Pokoju życia. Jest historia też faceta, który pracuje w korporacji. W skrócie, ulega wypadkowi i jego życie się zmienia. Jeśli chodzi o aktorów, czy z aktorów nawiedzonych, traktujących swój zawód misję i wiesz, posłannictwo na kalach podchodzących do tej profesji, czy druga strona skali to jest tylko zawód, jak każdy inny jest tym zawodowcem, czy gdzieś to jest pośrodku? Jakie jest twoje podejście do tego, czym się zajmujesz? Zastanawiałem się często nad tym pytaniem, bo rzeczywiście to jest zawód jak każdy inny. Pracujemy, może nie jak każdy inny. Ale to jest zawód, który gdzieś, w którym ważne są emocje, ważne jest to, co nosimy w środku, to jak tworzymy relacje ze sobą, z partnerem, z reżyserem, czy się uśmiechamy, czy płaczemy. Kino jest sztuką zapisu tu i teraz. No nie jestem Krzysztofem Pieczyńskim. Krzysztof, z wielkim szacunkiem absolutnie, jeżeli mnie słyszysz teraz. Słyszę cię, no. Jest jakiś element oczywiście dziwności, takiego, jak to mówią, posłannictwa. Jesteś wybrany, jak to mówi pan Seweryn też. I w Teatrze Polskim musimy mówić bardzo wyraźnie, żebyśmy byli słyszalni. Jest to istotne w teatrze, żeby jednak do 25 rzędu głos docierał. Ja jestem aktorem takim komierzykowatym bardziej. Często mi to wypominają, że słabo słyszą w kinie to, co mówię. Ważne spotkanie na swojej drodze Wojtka Smarzowskiego i razem przygotowaliśmy taki teatr w telewizji. Czy państwo mieli okazję obejrzeć Kuracja na podstawie prozy Gołębskiego o chłopaku lekarzu, studencie, który wchodzi do zakładu psychiatrycznego i chce poznać życie pacjentów od wewnątrz. I ma kłopot potem z wyjściem, bo jego promotorzy albo jeden wyjechał, drugi tam zmarł, trzeciego nie ma i on tam zostaje. Jest nas 40 milionów, ale jak
istnieje coś takiego, jakaś taka szuflada, z której ciężko się jest wyrwać. Ja zrezygnowałem ze Złotopolskich po 2 latach. Oczywiście tam miałem 1 dzień zdjęciowy, 2 dni zdjęciowe w miesiącu, ale robiłem po kilkanaście scen, w związku z tym to było bardzo istotne. Jeszcze teraz powtórki ze 2 lata temu, więc ciągle ten Zenek gdzieś chodzi za mną. Fantastycznie mi się to grało, bo to było jakieś takie pole doświadczalne i poligon dla mnie. Takiej próby do jakiego momentu, do jakiej granicy mogę dojść ze swoim wyobrażeniem na temat aktorstwa. Ja